Hej, witam was serdecznie w Q&A. Tym razem po prostu sobie odpowiemy na wasze pytania, jakie padły w pierwszym odcinku. I od razu zachęcam was do pozostawienia łapek, jak i oczywiście do zadawania kolejnych pytań. Ale przejdźmy od razu do odpowiedzi. Kacper Szelong zapytał, czy mam jakieś zwierzątka domowe? Jeżeli tak, to jakie? Mam oczywiście dwie koszatniczki już od chyba 3 bądź 4 lat. Fajne zwierzaki, często gęsto nazywam je po prostu wiewiórkami. Od tak, bo nawet są podobne. Jaki jest mój ulubiony typ gier? Ciężko stwierdzić, raczej nie mam ulubionego typu. Chociaż muszę przyznać, że ostatnimi czasy troszkę League of Legends zagościło tutaj u mnie na moim komputerze, więc to sobie po prostu gram najczęściej. Mietek zapytał, czemu jestem taki zajebisty? Nie wiem. Wy możecie raczej na to odpowiedzieć. Ja po prostu nagrywam tak, jak uważam, że jest ciekawie. Czy to się podoba, czy nie, to już po prostu wy oceniacie. Kamil zapytał, jak się stało, że zacząłem grać w gry. Nie no, po prostu kiedyś tam rodzice kupili mi komputer i postanowiłem sobie od tak dla frajdy po prostu czasem pograć. Raczej główną moją pasją był sport i gra w piłkę, a po prostu granie na komputerze było jakby takim zajęciem dodatkowym gdzieś pod wieczór, kiedy już nie było co robić innego. Momo zapytał, kiedy DayZ albo ewentualnie jakieś inne tego typu gry survivalowe. No na chwilę obecną przymierzam się z Mariano do nagrania Miscreated, więc zobaczymy, jaki będzie z tego efekt. A jeżeli już jakieś ciekawe odcinki powstaną, to oczywiście zostaną wrzucone na kanał. Polski gracz Play Games zapytał, czy mam pracę, jeśli tak, to jaką? Można powiedzieć, że pracuję coś z pogranicza księgowości z IT. To znaczy nie zajmuję się stricte ani IT, ani księgowością, ale można powiedzieć, jestem takim trochę osobą do pomocy, jeżeli coś komuś w księgowości, można powiedzieć, nie działa, albo ewentualnie na przykład wdrażamy jakieś nowe systemy dla księgowości. Wtedy ja sobie przychodzę, coś pogrzebię w takich komputerach, jeżeli coś się popsuło, ewentualnie poinstaluję jakieś dodatkowe rzeczy. One for Dead zapytał, jak mam na imię. Mam na imię Mateusz, ale często wolę, jak mówią do mnie Mati, bo po prostu wydaje mi się, że Mateusz jest troszkę zbyt długie. A co mnie zachęciło do nagrywania na YouTubie? Powiedziałbym, że no lubiłem grać od dawien dawna i stwierdziłem, hej, skoro sobie wieczorami lubię pograć, to czemu by tego po prostu nie nagrać? Wiadomo, może się spodoba. Jak widać, części osób się właściwie spodobało, więc jakiś z tego profit. Ja mam kontakt z wami, wy macie jakiś kontakt ze mną i każdy jest zadowolony. Ronix zapytał, gdzie mieszkam, województwo. Mogę powiedzieć, że po prostu w Warszawie. To już chyba każdy wie, jakie to jest województwo. Ile mam lat? Niecałe 28. A jaki youtuber był dla mnie przykładem? No tutaj mógłbym wymienić kilku, ale może powiedziałbym, że nie kierowałem się stricte jakie gry nagrywają i tak dalej, a jacy są na swoich kanałach. I tutaj mógłbym wymienić dwa takie kanały. Pierwszy to jest oczywiście kanał Roka, a drugi to jest kanał Kaftana, gdzie bardzo podoba mi się ten spokojny sposób nagrywania. Ten stonowany, nie krzyczą na swoich filmach, nie wiem, nie przeklinają. I to mi się naprawdę podoba, więc jako że sam jestem osobą właściwie taką, można powiedzieć, stonowaną, spokojną, więc ten typ kontentu, jaki te dwie osoby przedstawiały, po prostu najbardziej mi się podobał. No i cóż, moi drodzy, kilka pytań mieliśmy już za sobą, tak więc zachęcam was do zadawania kolejnych. Jak się uzbiera tego troszkę, to po prostu zrobimy sobie kolejny odcinek. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku.
Hej.